Zależy, czy jest książki lepsze. Na tę chwilę czekano 22 lata. Dzięki sporemu zaangażowaniu mikołajskiego samorządu w gminie udało się uruchomić żłobek. To jedyna tego typu placówka w całym powiecie mrągowskim. Bardzo się cieszymy, że ta inwestycja doszła do skutku, że ją szybko zrealizowaliśmy, a teraz już tylko mamy i tatusiowie się będą cieszyli. Samorządowy żłobek Promyk mieści się w budynku zespołu oświatowego w Mikołajkach. Uruchomienie placówki kosztowało 250 tysięcy złotych. 120 tysięcy udało się pozyskać z rządowego programu Maluch Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest zaplanowany na 25 dzieci i w tej chwili już tyle dzieci mamy. W roku bieżącym są to 2 i 3 latki, a w momencie, kiedy 5-latki pójdą, 6-latki pójdą do szkoły, więc ten wiek ich w żłobku będzie się obniżał, będą mogły być to młodsze dzieci. Z działalności żłobka najbardziej zadowolone są dzieci, ale także ich rodzice. Jak mówią, w końcu nie muszą martwić się, z kim zostawić swoją pociechę. Myślę, że to było bardzo potrzebne w naszej gminie, gdyż no, takie malutkie dzieci z opieką było bardzo ciężko. Albo dziadkowie, albo nianie. A wiadomo, koszt niani jest znacznie wyższy niż takiego żłobka. Samorządowy żłobek Promyk jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.